W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, cieszę się, że w 20. niedzielę po Trójce Świętej mogę być razem z wami. Dzisiaj spojrzymy na nasze marzenia i na to, gdzie one nas wiodą, poprzez pryzmat historii Noego. Nie sądzę, by była to historia opowiadająca konkretne wydarzenie z przeszłości. Bo Noe to coś więcej. Noe jest w nas. I Noe jest symbolem, który pokazuje nam coś, co dla nas, chrześcijan, w pełni uwidoczniło się w Chrystusie. Pokazuje, jak gniew przemienia się w łaskę. Pokazuje, jak nawet pośród kataklizmu Bóg zachowuje życie. I wskazuje nam drogę, którą my mamy kroczyć. Dlatego hasło dzisiejszej niedzieli, zapisane w księdze proroka Micheasza, w 6:8 brzmi: oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Życzę wam błogosławionego czasu. Zaśpiewajmy pierwszą z pieśni. Thank you.
Słowo lekcji apostolskiej czytam z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z trzeciego rozdziału. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa, ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Słowo Ewangelii czytam według apostoła Marka z 10 rozdziału. I przystąpiwszy faryzeusze, pytali go kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w odpowiedzi na Boże Słowo złóżmy wyznanie wiary naszej słowami kredo apostolskiego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z wami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, w wersetach od 18 do 22 czytamy. Wyszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją i z żonami synów swoich, którzy z nim byli. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy i wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień
i noc. Wszechmogący Panie, prosimy Cię, niech Twoje Słowo będzie dla nas prawdziwym oparciem. Niech ono sprawi, że będziemy umieli stąpać po ziemi twardo, a nie zatracać się w mirażach i życzeniach, tak abyśmy potrafili okazywać miłość na świecie, jaki jest, a nie jaki chcielibyśmy, by był. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, zdarza się wam czasami użyć wyrażenia widzisz i nie grzmisz? Czy kiedy widzicie to, co się dzieje na wschodniej granicy, bez względu na to, po której stronie sporu jesteście, czy czujecie się zdegustowani albo oburzeni i zwracacie się może do Boga tymi słowy, widzisz i nie grzmisz? Pretensje do Boga. Ale przecież często mamy powody, by mieć pretensje. Nie trzeba się wysilać, by zobaczyć niesprawiedliwość i zło. A skoro my widzimy, to o ile wyraźniej musi widzieć je Bóg. I wtedy możemy mieć ochotę, by oskarżyć Stwórcę, pokazać Mu, że Jego dzieło jest wybrakowane. Widzisz, bo jesteś wszechobecnym, potężnym Bogiem, nic się przed Tobą nie ukryje. A skoro coś widzisz, to dlaczego niczego z tym nie zrobisz? Czemu nie zagrzmisz, nie zagrozisz tym, co źle czynią? To takie naturalne, że chcemy wyrównania rachunku, krzywd. Chcemy zadośćuczynienia. Chcemy, żeby w końcu na świecie zapanował porządek, prawo, a najlepiej i sprawiedliwość do kompletu. Chcielibyście zobaczyć taki świat? Świat bez zła, bez konfliktów, bez krzywd, bez płaczu, bez ludzi umierających na granicy. Bez ludzi ze strachem chodzących po miastach. Chcecie? Boże, widzisz ten cały zepsuty, szalony świat. Widzisz i nie grzmisz. Zagrzmij w końcu. Napraw świat. Ale jeżeli to jest naszym pragnieniem, siostry i bracia, to musimy uważać, bo możemy poczuć się łyso, jak facet stojący na statku dryfującym po bezkresnym oceanie, daremnie wyglądający jakiegoś skrawka lądu na horyzoncie. Właśnie do takiej chęci naprawienia świata, zrestartowania wszystkiego i rozpoczęcia na nowo odnosi się historia potopu i Noego. Historia, która może porwać wyobraźnię jak mało która, bo wykorzystuje do tego obrazy poruszające tak samo dzisiaj, jak tysiące lat wcześniej. Powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, pożary, trąby powietrzne, tajfuny, huragany, orkany. Te wszystkie kataklizmy wciąż są doświadczeniem spotykającym ludzi na całym świecie. Strach przed żywiołem, bezsilność wobec sił natury. To są emocje, jakich chyba wszyscy zaznajemy na różnych etapach swojego życia. Jednak to, co kryje się za opowieścią o Noem, jest jeszcze bardziej związane z naszą codziennością. Bo widzicie, cała rzecz w tym, że Noe był dobry. Biblia nie mówi o nim za wiele, nie opisuje go dokładnie, ale podaje, że był sprawiedliwy, a w języku Biblii hebrajskiej oznacza to, że przestrzegał zwyczajów, które sprawiły, że był religijnie poprawny. Bycie dobrym i bycie religijnym w oczach autorów Tory to jest to samo. To był wyraz jego oddania Bogu, a reszta żyjących wówczas ludzi raczej taka nie była. Odeszli od Boga, co w języku tej księgi równa się czynieniu zła. Bóg to zobaczył i zagrzmiał. Zagrzmiał straszliwie i postanowił zniszczyć świat razem z tymi wszystkimi złymi ludźmi. Noego jednak ostrzegł i wskazał mu drogę ratunku. Noe miał zbudować arkę, ale nie tylko po to, by samemu ocaleć. Noe miał zadanie. Miał ocalić od zagłady zwierzęta, biorąc co najmniej po parze na pokład. W ten sposób Noe staje się jak Adam, który w Edenie miał dbać o to, co Bóg stworzył. Noe też ma o te stworzenia zadbać, by z nich ponownie mogło rozkwitnąć życie. Jak Bóg rozkazał, tak Noe uczynił, a świat
zalała woda. Wszystko wyginęło i po 377 dniach od wejścia do arki Noe i wszyscy jego współtowarzysze podróży znowu mogli poczuć ląd pod stopami. Na to wydarzenie patrzymy dzisiaj przez tekst kazalny. Najpierw wychodzi Noe i jego rodzina, później zwierzęta. I pierwsza rzecz, jaką Noe zrobił, to zbudowanie ołtarza i złożenie ofiary. Ci wrażliwsi z nas mogą się nieco skrzywić na takie postępowanie, bo zabieranie zwierząt i ptaków do arki po to, by niektóre z nich zabić na ołtarzu, jest okrutne według naszych standardów. W czasach, gdy ten tekst powstał, ludzie mieli inny stosunek do zwierząt. I te słowa mają oznaczać, że Noe postąpił bardzo poprawnie, bardzo pobożnie, zgodnie z wszelkimi wymaganiami, jakie później zawarte będą w prawie mojżeszowym. Po złożeniu tej ofiary Bóg obiecuje, że więcej już nie będzie potopu. Więc wszystko wydaje się proste. Źli utonęli, Noe przeżył, zło, o które tak rozgniewał się Bóg, zostało wyplenione. Prawda? Nieprawda. Jak mówiłem, cały problem w tym, że Noe był dobry i to niczego nie zmienia. Czytamy, rzekł tedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Jeszcze raz podkreślę, to co znajdujemy w tym wersecie, Bóg nie zniszczy więcej świata, nie dlatego, że ludzie już będą dobrzy, ale dlatego, że ludzkie serca są złe od młodości, od początku. I to słowa, które padają zaraz po tym, jak Noe, ten dobry, porządny, poprawny, pobożny, składa ofiarę. Robi to, co trzeba. I z tego wynikają dla nas dwa spostrzeżenia. Pierwsze. Pomimo tego, że Noe jest takim ideałem, Bóg obiecuje, że nie zniszczy świata z powodu ludzkiego zła. A to oznacza, że ludzie są źli. Źli, czyli oddalający się od Boga. Źli, czyli egoistyczni. Źli, czyli mający w sobie potencjał do czynienia krzywdy. Serce każdego człowieka, a według hebrajskich wyobrażeń to ludzka wola, intelekt i siła do życia, to te serca zawsze będą błądziły i nikt nie jest od tego wolny. Nawet ten dobry Noe i jego rodzina, co Noe zresztą zademonstruje w następnym rozdziale, upijając się do nieprzytomności, a pomoże mu w tym jego syn, Ham, naśmiewając się z niego. Spostrzeżenie drugie. Bóg obiecuje nie zniszczyć świata po tym, gdy, jak czytamy, zbudował Noe ołtarz Panu, i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całą palną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń. Może nam się wydawać, że te słowa wskazują na straszną małostkowość Boga. Chwilę wcześniej czytamy, że postanowił unicestwić cały świat, a teraz ofiara całopalna sprawia, że całkowicie zmienia zdanie. Ale ta opowieść to nie jest zapis historii, tylko coś głębszego. Ta historia, podobnie jak w kwestii okrutnego traktowania zwierząt, nie ma pokazać właściwego, konkretnego postępowania, ale służy jako środek do przekazania pewnej głębszej treści. Noe składa ofiarę, ale co to jest za ofiara? Przebłagalna za grzechy? Żeby przypadkiem historia się nie powtórzyła? Dziękczynna z powodu radości, że pod stopami ponownie ma ląd? Zapewne ta ofiara ma cechy i dziękczynne, i przebłagalne. Ale spójrzmy, w czyim imieniu Noe ją składa. On jest głową rodziny, jedynej rodziny, jaka jest na świecie. Inaczej mówiąc, Noe składa ofiarę w imieniu całej ludzkości. Robi coś, czym później w Izraelu będą zajmować się kapłani składający ofiary za lud. A ofiary, konieczność ich składania, to jest wyraz przymierza, relacji łączącej Boga i ludzi. Noe, składając tę ofiarę, przeobraził relację Boga do ludzi. Boży gniew stał się
Bożą łaską. Ta ofiara była wyrazem zarówno lęku przed Bogiem, który może zatopić cały świat, jak i radości i wdzięczności Bogu, który daje po tym świecie stąpać. Siostry i bracia, czasami w życiu możemy czuć się jak pasażerowie arki, dryfujący, skrępowani, bez widoku na stały ląd, otoczeni przez chaos i bezkres morza. Możemy jednak być pewni, że jest z nami nasz Noe, który wyprowadzi nas na ląd i zamieni Boży gniew w łaskę. Ten, który pokaże nam, jak zbudować zdrową relację z Bogiem. Relację, w której będziemy autentycznie przeżywali zarówno nasze lęki, jak i nasze radości. Chrystus to ten, który ocalił nas od zagłady. Ten, który sprawił, że nie musimy lękać się gniewu, a możemy z radością oczekiwać Bożej miłości. Ale historia Noego jest też historią, która pozwala nam spojrzeć na nasze marzenia. Pozwala nam zmierzyć się z marzeniem, które jest dość powszechne. Marzeniem, które mówi, że chcielibyśmy zacząć wszystko na nowo i wtedy na pewno byłoby inaczej. Nie byłoby. Może myślisz, droga siostro, drogi bracie, po drugiej stronie tego ekranu, że gdybyś mógł sam poukładać, gdybyś mogła sama poukładać sprawy na świecie, nie byłoby takich strasznych obrazów, jakie musimy oglądać w zasadzie codziennie. Ale to nieprawda, bo ludzka grzeszność jest głęboko w naszej naturze. Nasz egoizm, zdolność do czynienia zła, nasze pragnienie, by oddzielać murem to, co zdobyliśmy. Nasz lęk przed tym, że możemy coś stracić. To nie zniknie. To jest część człowieczeństwa. Opowieść o Noem nie opowiada o mężczyźnie, który kiedyś płynął arką, gigantycznym okrętem z wieloma zwierzętami. Opowiada o marzeniu o nowym świecie. O marzeniu rozpoczęcia wszystkiego na nowo. O marzeniu, które, jak pokazuje ta historia, sprowadziłoby się do tego, że świat wróciłby na dawne tory, a ludzkość dalej byłaby ludzkością. To, co może nas odmienić, to zrozumienie tego. Zrozumienie, że jesteśmy niedoskonałymi ludźmi w niedoskonałym świecie. I w takim świecie mamy działać. Noe, który wyruszył w swoją podróż, zabrał poparze ze zwierząt, które wówczas żyły na świecie. Dlaczego? Bo pomimo Bożego gniewu Bóg jest tym, który chce życia. Tym, który stwarza przestrzeń do życia. A my, jako Jego dzieci, mamy zadanie, by tę życiodajność również zapewnić światu i nam samym. Dlatego jako chrześcijanie stoimy przed wyzwaniem. W Kościele jesteśmy osobami różnych poglądów. Mamy różne wizje na temat tego, co byłoby dobre. Różne marzenia, które mówią o tym, jak świat powinien wyglądać. Ale jedno mamy wspólne. Zadanie, aby miłować bliźniego, czyli szanować, wyciągnąć rękę najlepiej, jak potrafimy. Ani ja, ani nikt inny nie powie wam, jaka jest jedyna i słuszna droga. Mam swoje własne przeczucia. Przeczucia, które mówią, że jeżeli ktoś umiera z zimna albo z głodu, to nie robimy czegoś dobrze. Wręcz przeciwnie. Jeżeli podzielacie to zdanie, to oznacza, że jesteśmy wezwani do czynu. Jeżeli nie podzielacie tego zdania, to musicie się uporać z tymi obrazami, ale nie spychać je gdzieś na bok i mówić, to czyjaś wina. To nie moja sprawa. Ja jestem bez zarzutu. Mamy nieść światu życiodajność,
a nie skazywać ludzi na śmierć. W 20. niedzielę po Trójce, w niedzielę, której hasło wzywa nas do przestrzegania Bożego prawa, do okazywania miłości, spójrzmy w głąb siebie i zobaczmy, czy nasze marzenia, jakiekolwiek by nie były, niosą nas w stronę tej życiodajności. Czy poprzez te marzenia będziemy jak Noe, który pomimo zniszczenia świata niesie życie? Czy płyniemy razem z Chrystusem, tym, który nas ocalił i dał nam życie? I czy idziemy Jego śladami? Czy naśladujemy naszego Mistrza i sami niesiemy życie? Bo, siostry i bracia, Bóg działa w świecie, a Jego metodą są ludzie, a Jego rękami jesteśmy my. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, teraz i na wieki. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Panie, do Ciebie wołamy, kiedy brakuje słów, kiedy to, co widzimy dookoła, przeraża nas tak bardzo. Gdy zmagamy się z problemami, z którymi sobie nie radzimy, mamy wtedy ochotę rzucić wszystkim. Mamy ochotę zacząć od nowa. Ale przecież dalej jesteśmy ludźmi, grzesznymi ludźmi, których grzechy ponownie pojawiłyby się, zrodzone z tego, co w nas tkwi, z naszego uwikłania w świat, z naszego uwikłania w marzenia o lepszym świecie, których nigdy do końca nie będziemy w stanie zrealizować. Dlatego, Panie, daj nam siłę, abyśmy zamiast chodzić z głową w chmurach, popatrzyli na konkretnych ludzi, na konkretne problemy.
Spraw, abyśmy nie uciekali naszym wzrokiem od potrzebujących. I naucz nas wyciągać pomocną dłoń na tyle, na ile każda i każdy z nas potrafi. W Tobie, Panie, możemy odnaleźć siłę do przekraczania własnych granic. W Tobie odnajdziemy też spokojną przystań, gdy za dużo rzeczy dookoła nas zacznie przytłaczać. I do Ciebie zawsze możemy zawołać, bo Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Ty jesteś nam bliski. Dlatego ufnie, jako Twoje dzieci, wspólnie się modlimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.